Cześć, patrząc na ten sezon Premier League, można powiedzieć jedno. Liverpool zaczął go bardzo, ale to bardzo słabo i o problemach Liverpool nagrywałem już filmy, więc zachęcam Was do obejrzenia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Z kolei patrząc na ogólnie kłopoty Liverpoolu, można powiedzieć jedno. Brak transferów, z czego wynika to, że nie ma zwyczajnie wsparcia dla Jurgena Kloppa od właścicieli. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo dla mnie Liverpool jest jednym z najbardziej zaniedbanych klubów, gdy mówimy o rynku transferowym w całej Premier League. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę oraz komentarza, co Wy myślicie na ten temat. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Dlaczego Liverpool tak słabo wygląda na rynku transferowym? No i zwyczajnie, dlaczego powinniśmy współczuć w związku z tym Jurgenowi Kloppowi? Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Jurgen Klopp wycisnął z Liverpoolu 120%. Nie wiem, czy jest trener, który zwyczajnie zrobiłby z takich piłkarzy jak choćby Sheridan Shaqiri, jak Divock Origi, czy innych zawodników występujących w Liverpoolu gwiazdy na skalę światową, które były w stanie pokonać na przykład Barcelonę 4-0. Oczywiście wtedy magiczna noc, natomiast bądź co bądź, jeśli jesteś w stanie osiągnąć takie wyniki, jakie osiągnął Jurgen Klopp przy tak wąskiej i przeciętnej kadrze, patrząc także w porównaniu na przykład z Manchesterem City, który może sobie kupić każdego piłkarza na świecie, który ma najlepszych zawodników na świecie, a nie stworzył ich tak jak Liverpool, no to wydaje mi się, że zwyczajnie wielkie brawa należą się Jurgenowi Kloppowi. I właśnie, gdyby ten trener był w jakimkolwiek innym klubie z Top 6, gdyby osiągał takie wyniki, wydaje mi się, że zwyczajnie dostałby dużo więcej tego wsparcia, gdy mówimy o transferach. I wydaje mi się, że tutaj to jest pewien problem, który powtarza się w Liverpoolu od kilku lat. I to nie jest nowa sytuacja. Choćby wynik z transferem Philippe Coutinho. Oczywiście kapitalna sprzedaż na poziomie 140 milionów funtów. Piłkarza, który oczywiście miał momenty, natomiast każdy widział, jak później potoczyła się ta kariera Philippe Coutinho, kiedy już odszedł z Liverpoolu. Z kolei, jeśli sobie spojrzymy na to, czy został on zastąpiony w odpowiedni sposób, pewnie nie. Był Mané, był Firmino, był Salah, ale w tej frontalnej trójce po prostu nie było rotacji. No i właśnie, był Origi, był Shaqiri, ale to nie jest jednak mimo wszystko ten sam poziom, co na przykład Sadio Mane i Mohamed Salah. I później tak naprawdę dochodzimy do kolejnych tego typu sytuacji, które potwierdzają nam, że FSG, czy też John W. Henry, który jest właścicielem Liverpoolu, nie inwestują w ten zespół tak dużo, jakby mogły. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że trzeba wydawać tyle pieniędzy, ile wydaje Manchester City na transfery, no bo tutaj choćby taka luźna statystyka, patrząc na 5 pierwszych sezonów Jurgena Kloppa i Pepa Guardioli w Premier League, Jurgen Klopp średnio na jeden sezon przeznaczał kwotę około 58 milionów funtów, gdy mówimy o transferach. Pep Guardiola 131 milionów funtów, ponad dwa razy więcej, coś absolutnie nieprawdopodobnego. No i też Manchester City jest zwyczajnie wspierany przez szejków, nie jest to żadna nowość. Natomiast wydaje mi się, że zwyczajnie, gdy sobie spojrzymy na inne kluby, nawet nie mówię o Top 6, nie mówię o Manchesterze United, który jest potęgą marketingową, ale na przykład Tottenham, Chelsea, czyli drużyny, które wydaje się, że markowo są nieco niżej od Liverpoolu, tutaj także można mieć pewne wątpliwości, dlaczego takie kluby wydają więcej od The Reds. No bo patrząc na ostatnie 5 lat i bilans transferowy, to gorszy bilans transferowy, czyli więcej wydały od Liverpoolu na przykład takie drużyny jak Aston Villa, jak Wolverhampton, jak Newcastle, jak Tottenham, jak Chelsea, Arsenal, Manchester United. I widzimy, że w pewnym momencie no zaczyna to jednak mimo wszystko wychodzić, na przykład w tym sezonie, bo zwyczajnie taka uderka Jurgena Kloppa jest bardzo, ale to bardzo krótka. Z jednej strony oczywiście mamy 9 pomocników w kadrze, ale ilu z tych 9 pomocników jest realnie przydatnych, gdy sobie spojrzymy na Liverpool? No tutaj można zadać całkiem zasadne pytanie o właśnie takiej treści, jak przed chwilą powiedziałem. No bo mamy Jamesa Milnera, który ma 36 lat i raczej nie nadąża już nad tym, co się dzieje na boisku, przynajmniej w takim gegenpressingu, w jakim chce grać Liverpool. Jordan Henderson także jest podatny na kontuzję i od kilku miesięcy wydaje mi się, że widzimy taką bardzo stabilną formę spadkową u tego piłkarza, która po prostu następuje, być może z wiekiem, co jest naturalne, a być może jest to chwilowe, przekonamy się o tym za chwilę. Keita, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain, kolejna trójka piłkarzy, którzy są podatni na kontuzje. I nawet jeśli nie są to kontuzje
jakoś bardzo długotrwałe, no to wciąż, jeśli wypadasz na 2-3 tygodnie, no to zwyczajnie masz duży, duży problem z tym, żeby później wrócić do rytmu meczowego. No i to wszystko nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Oczywiście, kiedy Thiago gra, wygląda fantastycznie, natomiast to też nigdy nie był piłkarz, który występował na jakimś bardzo wysokim procencie minut. Zawsze to było około 70-80 maksymalnie i to były wyniki już bardzo, ale to bardzo dobre, gdy mówimy o tym hiszpańskim magiku. Curtis Jones i Harvey Elliott, wydaje mi się, że w porównaniu z innymi klubami Top 6 zwyczajnie nie mieliby miejsca w wyjściowej 11 i o ile Harvey Elliott radzi sobie jako tako w tym sezonie Premier League, nawet bym powiedział, że jest jednym z lepszych pomocników Liverpoolu, no to Curtis Jones zwyczajnie rozczarowuje. Fabio Carvalho to jest piłkarz bardzo młody, który też wydaje mi się, że nie jest ósemką, tylko bardziej dziesiątką, a przynajmniej tak wyglądał w wielu meczach tego sezonu, na przykład w Nottingham Forest, gdzie był nieco zagubiony, gdzie Liverpool przegrał 0-1 na City Ground, i Fabinho, który także zaliczył spadek formy, wydaje mi się, że koszmarny względem poprzedniego sezonu. Nawet zaryzykowałbym taką tezę, że jest to piłkarz, który najbardziej rozczarowuje w Liverpoolu względem poprzedniej kampanii ligowej. Nawet pomijając już Virgila van Dijk'a, pomijając Trenta Alexander-Arnolda czy Mohameda Salaha, no to właśnie Fabinho jest piłkarzem absolutnie kluczowym dla Liverpoolu, a on w tym sezonie także nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Być może jest to spowodowane tym, że jest on wyeksponowany i jest on bardzo często pozostawiony w przewadze liczebnej rywali, natomiast bądź co bądź, Fabinho zwyczajnie w tym sezonie nie dojeżdża. No i mamy 9 pomocników, ale właśnie, ilu z tych 9 pomocników miałby miejsce w wyjściowym składzie Manchesteru City? Tottenhamu? Odnoszę wrażenie, że Thiago czy Fabinho na pewno, natomiast z Thiago jest, tak jak mówiłem, ten problem, że nie jest on zawsze zdrowy, a Fabinho w tym sezonie zaliczył spory regres. Ale to wszystko jest powiązane z tym, że zwyczajnie nie ma wpływu, nie ma wpływu środków z góry i to jest największy problem, bo widzieliśmy już kilka razy taką sytuację, że na przykład odchodzi Dejan Lovren w lecie 2020 roku, nie ma sprowadzonego następcy. Dlaczego? Nie wiadomo, ale później oczywiście ciężko było zakładać taki scenariusz, gdzie jest 19 różnych kombinacji na środku obrony Liverpoolu, ale wtedy kontuzja Virgila van Dijk'a zdarzyła się. Wiadomo było też przed sezonem, że Joel Matip czy Joe Gomez to są piłkarze podatni na urazy, to są zwyczajnie piłkarze, na których nie można liczyć w dłuższej perspektywie, bo oni bardzo często też wypadają, więc poniekąd było to do przewidzenia, że coś takiego będzie właśnie możliwe, że zwyczajnie taki scenariusz, że trzeba będzie tego dodatkowego środkowego obrońcę ściągnąć, będzie realny. No i faktycznie ściągnięto w zimie 2021 roku, gdzie już było wiadomo, że Liverpool ma problemy na tym środku obrony, a mimo to do połowy sezonu The Reds byli na pozycji lidera Premier League. Ściągnięto wtedy dwóch piłkarzy, Ozan Kabak, który występował w Schalke, czyli tak naprawdę na poziomie drugiej Bundesligi, bo Schalke wtedy spadło z hukiem, oraz Ben Davies, który był w Sheffield Wednesday. Spory problem, no bo umówmy się, że jeśli wydajesz 500 000 funtów na transfery, które mają ci dać mistrzostwo Anglii i to jeszcze środkowych obrońców, nie może zwyczajnie liczyć na jakieś spektakularne rezultaty. Oczywiście później Liverpool miał tę serię 6 meczów bez zwycięstwa na Anfield, 6 przegranych zresztą meczów na Anfield i kto wie, być może gdyby nie ten kosmiczny gol Alissona w końcówce, w przedostatniej kolejce z West Bromwich Albion, nie byłoby tego top 4, a top 4 jest absolutnie fundamentalne do tego, żeby ta maszynka biznesowa się kręciła na Anfield. Później oczywiście został sprowadzony Konate, odszedł Jorginho Wijnaldum za darmo i tutaj Konate to jest rzecz jasna środkowy obrońca, ale Wijnaldum to jest środkowy pomocnik. No i znów widzimy, że jest tak naprawdę zaniedbanie jednej formacji, żeby wzmocnić drugą. Bo rok wcześniej, jak odchodził Dejan Lovren, no to odszedł środkowy obrońca, ale przyszedł na przykład Diogo Jota, więc to też był taki transfer, który wzmocnił tę rotację w ataku i nawet dał taką alternatywę na pozycji numer 9 względem Bobiego Firmino. Zatem tutaj to jest coś takiego. To jest to, o czym mówię tak naprawdę od samego początku tego filmu. Odnoszę wrażenie, że Liverpool finansowo na pewno może rywalizować z takimi klubami jak Manchester City. Może nie w pełni, natomiast w jakim stopniu na pewno, ale na pewno Arsenal, na pewno Manchester United, na pewno Tottenham, Chelsea, a te drużyny zwyczajnie wydają więcej. Ba, patrząc nawet na ostatnie 5 lat, Liverpool łącznie ten bilans transferowy, czyli podliczając transfery na plus i na minus, ma na poziomie 206 milionów
funtów. Patrząc tylko na to okienko transferowe, które miało miejsce w to lato, West Ham ma bilans plus 148 milionów funtów, Nottingham Forest plus 140 milionów funtów. Są to inwestycje, które oczywiście mają się opłacić i wydaje mi się, że w wypadku West Hamu naprawdę są to świetni piłkarze sprowadzeni na Olympic Stadium, tacy jak Lucas Paqueta, Gianluca Scamacca, Naef Ožer, którzy także zostali pewnie w jakimś stopniu ściągnięci z tych wpływów za Ligę Europy, która w poprzednim sezonie przecież była aż do etapu półfinału we wschodnim Londynie. Natomiast bądź co bądź, Liverpool to jest finalista Ligi Mistrzów. Liverpool to jest wicemistrz Anglii. Dwukrotnie przegrał on na przestrzeni ostatnich 4 lat walkę o tytuł tylko jednym punktem i odnoszę wrażenie, że zwyczajnie można byłoby zainwestować nieco więcej w ten zespół niż dotychczas miało to miejsce. Tym bardziej, że tak jak już podałem tę liczbę, 206 milionów funtów to jest ta kwota bilansu transferowego na przestrzeni ostatnich 5 sezonów Liverpoolu. Z kolei Manchester City w tym czasie miał bilans transferowy rzędu 431 milionów funtów. Ponad 2 razy więcej, nawet 2,5 razy więcej, więc coś absolutnie kosmicznego, nieprawdopodobnego. City to jest inna liga finansowo. Klopp mówi, że we can't compete, nie możemy z nimi konkurować. Oczywiście pewnie ma trochę racji, natomiast patrząc całościowo, odnoszę wrażenie, że tych inwestycji w Liverpool jest po prostu za mało, no i też nie można jechać cały czas na tej samej zgranej płycie, a w tym momencie środek pola Liverpoolu zwyczajnie wygląda bardzo słabo i tutaj to jest coś, o co może mieć całkiem zasadne pretensje Jurgen Klopp do swoich włodarzy, bo odnoszę też takie wrażenie, że jeśli Niemiec pracowałby w jakimkolwiek innym klubie Top 6, no to dostałby dużo większe wsparcie, jeśli chodzi o transfery, tak jak to miało miejsce choćby z Tottenhamem Antonio Conte. Antonio Conte przyszedł i powiedział, że okej, ja tu mogę pracować, ale jeśli nie dacie mi pieniędzy na transfery, jeśli nie sprowadzicie mi tych piłkarzy, których chcę, żeby podnieść poziom tego zespołu, żeby osiągać określone wyniki, no to niestety, ale ja w coś takiego się bawić nie będę, a też umówmy się, że potrzebujesz tych transferów, żeby cały czas wyglądać świetnie, bo Jurgen Klopp nie może liczyć zawsze na pomoc Divocka Origiego, na pomoc Serdana Shaqiriego, a w tym momencie wydaje mi się, że taka supermoc Liverpoolu po prostu się wyczerpała. Oczywiście nie mówię, że na zawsze, natomiast w tym momencie ja bym to zrzucił przynajmniej na bark takiego braku odświeżania tego składu i braku inwestycji w ten zespół od kilku ładnych lat. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie, też jakie Wy macie zdanie o Liverpoolu i na przykład czy sądzicie, że Jude Bellingham trafi na Anfield, czy jednak nie, bo naprawdę cała piłkarska Europa się ściga o młodego gwiazdora Borussii Dortmund, no a on rzekomo ma iść do Realu Madryt. Ale czy tak będzie, czy nie, o tym się przekonamy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!